przedszkola prześcigają się w kreatywnych ofertach, ale czy my rodzice rzeczywiście zwracamy uwagę na to, na co powinniśmy? Zapytam o to Bartka, dyrektora warszawskiego przedszkola, ale zanim zaczniemy, to chciałam się podpytać o coś innego. Mężczyzna dyrektorem przedszkola, to jest chyba cały czas rzadkość. Do niedawna tak, ale z tego co wiem, jest już nas kilku i całkiem nieźle sobie radzimy. Coś tam słyszałam od koleżanek i od twoich podopiecznych zresztą też. No to cieszę się, że dzieci czują, że są u siebie. Bardzo zależało nam na tym, żeby stworzyć zdrową atmosferę, która daje poczucie bezpieczeństwa, pomaga im w rozwoju i motywuje do kreatywności. No dobra, ale czy to znaczy, że musicie robić remont co miesiąc? Mogłoby, ale jeden właśnie zakończyliśmy i nie planujemy kolejnego. I co się tutaj zmieniło? To, na czym nam bardzo zależy, to to, żeby atmosfera była zdrowa nie tylko w przenośni. Dzieci spędzają w przedszkolu sporo czasu. Tutaj uczą się, bawią, jedzą, mają drzemki. A czym jest ta dosłowna zdrowa atmosfera? Michał, szef naszej ekipy malarskiej, zwrócił moją uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, o której do tej pory nie miałem pojęcia, czyli zdrowe farby. Indeco Plus czy Sedytol Bioinen z oferty Caparol. Oba te produkty pomagają w utrzymaniu higieny w pomieszczeniach i, co dla mnie było kluczowe, są hipoalergiczne. No i co wybrałaś? No to było proste, Indeco Plus, ponieważ ma pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, co dla mnie jako dyrektora przedszkola miało znaczenie kluczowe. No to okej, no w przedszkolu to ma sens. Tak, ale nie tylko, ponieważ te farby sprawdzą się również w domu. Dla mnie to było szczególnie ważne, ponieważ moja córka jest alergiczką, więc pomalowaliśmy jej pokój naturalną farbą Sylitol Bioinen, która ma też działanie przeciwgrzybiczne, więc decyzja była oczywista. Bartek, bardzo Ci dziękuję, że przypomniałeś mi, jak ważne w rozwoju naszych dzieci są dobra atmosfera i zdrowe powietrze, i to tak naprawdę nie tylko w przedszkolu, ale też w naszych domach, dlatego że alergia nie patrzy na wiek. Dlatego warto zadbać o te elementy, które pozwolą nam jej uniknąć w pokojach naszych dzieci. I tych młodszych, i tych starszych. Bezpieczna i zdrowa atmosfera to podstawa. Farby Indeco Plus oraz Sylitol Bioinen z Caparol pomagają zadbać o jakość powietrza czy odpowiednią wilgotność w pomieszczeniu. Są wolne od konserwantów i plastyfikatorów, a więc są bezpieczne, nawet dla alergików. Poznaj więcej rozwiązań, które odmienią Twoje wnętrza na caparol.pl.